Reset Obywatelski. I dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Polsko, dobry wieczór świecie, dobry wieczór Warszawo. Dzisiaj startujemy i będziemy tak startować od dzisiaj trochę wcześniej czasu amerykańskiego, podobnie jak trochę wcześniej czasu polskiego, jak i trochę wcześniej czasu japońskiego. Takie życie, że musimy wcześniej z Witoldem wstawać. Zaczyna ten skończy dużo szybciej. To jest ta zaleta, proszę Państwa. Możecie później naprawdę odpocząć po nas. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kłaniamy się Państwu nisko. Kłaniamy się nisko naszemu producentowi Jackowi Robertowi Leskiemu. Bardzo dziękujemy za wsparcie. Program nasz realizuje Marcin, a my, proszę Państwa, poza tym, że ciut wcześniej, to, moi drodzy, jak zwykle. Będziemy mieć program bardzo poważny na tematy szalenie istotne i niezwykle ważne, jak mawiają politycy. Jej, a tu ktoś zauważył, że my podejmujemy się wyzwania. Ja myślałem, że my konkurujemy z faktami, a my konkurujemy z TV Republika o godzinie 19. A co jest o 19 w TV Republika, bo nie całkiem... Nie wiem, no to wiesz, to nasi słuchacze, widzowie piszą o tym, cieszę się szalenie, no to dobrze. Bardzo zawsze pasujemy do Republiki, prawda, Marcinie, na pewno. Ale to dlatego, że mamy brody, czy dlatego, że bywamy wredni? Nie, no przecież Republika, nie, bo dlatego, że kochamy ludzi. My kochamy ludzi tak jak TV Republika. No, Polskę kochamy, świat. Aha. A propos, jakaś rakieta przeleciała znowu nad Warszawą, bo słuchaj, to jest... Nie, słuchaj, nie nad Warszawą. Tylko właśnie, jak ta miejscowość się nazywa, nie pamiętam, w każdym razie województwo lubelskie, sama granica i faktycznie rakieta była uprzejma przekroczyć naszą granicę, być na naszym terytorium 38 sekund. Rakieta całkiem radziecka, która zresztą była skierowana tam, gdzie dzisiaj od rana zmasowany atak był skierowany, czyli na tereny zachodniej Ukrainy, okolice Lwowa. No tak się, tylko że wiesz, co jest fascynujące w tej rakiecie? No, mianowicie? Nie czekamy pół roku, żeby się dowiedzieć, że wleciała. Słuchaj, nie jestem w ogóle, tak, trochę się czuję nieswojo. Ja cały czas mam nadzieję, że dowiadujemy się o tych rakietach, które wleciały pół roku temu. A to niestety, to są te aktualne, to naprawdę... Więc to była rakieta, tam po czwartej wleciała, już przed piątą były informacje na ten temat. Ale powiem Ci, nawet pan przewodniczący, pan szef BBN-u ze strony prezydenta Dudy się strasznie zdziwił, bo okazało się, że do niego ktoś zadzwonił o wpół do piątej. Tym ktośiem był pan minister Kosiniak-Kamysz, żeby mu powiedzieć, co się dzieje, żeby zawiadomić zwierzchnika sił zbrojnych. Zwierzchnik sił zbrojnych podobno też nie mógł wyjść z podziwu. Drogi przyjacielu, jak zwykle troszeczkę w Warszawie pokręciłeś, do pana prezydenta dzwonią przed. Mówią, dzień dobry, mówi Macron, mówią z takim sowieckim akcentem. Daragowi prezydent, my posłali wam rakietu. I on wtedy wie wszystko. Także słuchajcie, nasz prezydent z Krakowa pochodzący już godzinę przed startem rakiety wiedział o tym, że ona leci, bo zadzwonili do niego, on myślał, że to Macron. A powiedz, mój drogi przyjacielu, żebyśmy wrócili tu trochę bardziej na krajowe podwórko. Jak tam kampania wyborcza w Krakowie, w Małopolsce? Wybory samorządowe są, konwencje różne samorządowe, jak tam plakaty, banery, moi drodzy przyjaciele, mój drogi przyjacielu, szukać pracy, to jest zabawne. W Krakowie to jest chyba jedyne miasto, w którym z tych dużych, w którym nie ma zdecydowanego faworyta, dlatego że dotychczasowy faworyt, pan profesor Jacek Majchrowski, doszedł do wniosku, że jak już się rządzi 21 lat, to on nie chce
kończyć prezydentury, kiedy będzie miał lat 82, a to zabawne, bo 82 będzie kończył Biden, jeżeli wygra wybory. Także to panie prezydencie trochę przesada, no ale on nie startuje, no i startuje, a to tam ktoś z poparciem PSL-u, a to ktoś z poparciem, znaczy opozycja idzie wspólnym frontem, to znaczy każdy osobno. I to mi się podoba, bo to znaczy... No ale że... wiesz, opozycja wspólnym frontem to jedno. Tu Agnodar pisze, że Republika tylko z Grzegorzem Ciechowskim, słusznie Agnodarze, po Ciechowskim Republiki już nie było. Ona się zdecydowanie skończyła. Natomiast muszę ci powiedzieć, bo ty nosisz okulary cały czas, ja noszę okulary tylko do czytania póki co, ale powiem ci, zacząłem je wozić ze sobą, albowiem w Warszawie, a także w tych powiatach podwarszawskich, ja tu szczególnie tę południową część, powiedzmy od Raszyna do Konstancina kojarzę, bo w tym rejonie Warszawy mieszkam i czasami się przemieszczam. Otóż są takie plakaty, które i banery, które w zasadzie nie mają logo partyjnego. Wiesz, ja wtedy muszę zatrzymać samochód, założyć okulary, podejść do tego banera blisko, a tam jest o taki znaczek PiS, o taki, o wiesz. Ojej, to i tak, bo Banner jest, rozumiesz, taki 2x3, a ten znaczek PiS jest taki o, taki bez okularów. Ja właśnie się zacząłem martwić, bo startuje na prezydenta Krakowa były wojewoda, ja przemyślałem, że wojewoda poprzedni to zmianowania rządu, ale on startuje, nazywa się jego operacja Twój Kraków, kochamy Twój Kraków. I on w ogóle tam nawet takiego małego znaczku nie ma, więc ja nie wiem, czy coś się zmieniło, czy... Tutaj dookoła, wiesz pan... To ja zwróciłem uwagę i to powiem ci, że co najbardziej mnie zaskoczyło, w Warszawie ten znaczek PiS jest taki, ale tutaj w tych gminach podwarszawskich to on się robi o taki. To na południe jest, a w Krakowie już go w ogóle nie widać. Tak, do Krakowa to on zanika zupełnie. Tutaj, ale jak widać na północ od Warszawy, także jest problem ze znaczkiem PiS-u. Na przykład niejaki pan Schreiber, no, znany z tego, że jest w PiS-ie. Świetlana postać Prawa i Sprawiedliwości. I znany z tego, że jest mężem swojej żony, jakkolwiek w tej kampanii wyborczej... Razem w tym PiS-ielu się tak, prawda? O to chodzi. Ale w tej kampanii wyborczej on już oświadczył, że oni są w separacji, więc już mu nerwy chyba puściły. Puściły. No, on też ma jakiś problem z tym znaczkiem i z tego zwierzał się w Radio Z. Posłuchajmy. A dlaczego pan startuje z własnego komitetu? Komitet wyborczy wyborców Łukasza Schreibera, Bydgoska Prawica. Wstydzi się pan logo Prawa i Sprawiedliwości? Nie, absolutnie nie. Natomiast to jest... Ale to jest jednak oszustwo. No pan udaje kandydata bezpartyjnego prawie. Oj, to duże słowa i niestety nieprawdziwe. Nie, to nie jest żadne oszustwo. Takim mogłoby być, gdybyśmy z tymi samymi osobami, tak? Czyli gdyby członkowie PiS-u teraz założyli sobie taki komitet i tak go nazwali, ale tak nie jest. To jest szerokie porozumienie, które zawarliśmy z Konfederacją, z przedstawicielami Solidarności, z osobami z Rad Osiedli, ze społecznikami. I liczy pan, że to panu przyniesie zwycięstwo, rozumiem, tak? Oczywiście, że walczymy o zwycięstwo. A co pan obiecał Konfederacji w takim razie za to poparcie? Nic nie obiecywaliśmy. Nie, w ogóle o stanowiskach żadnych nie rozmawialiśmy i to słowo honoru. Oczywiście mają miejsca na naszych wspólnych listach, bo to jest taka sytuacja, ja na nią patrzę win-win. To po pierwsze, a po drugie oczywiście są punkty programowe, które wspólnie zresztą przedstawialiśmy. No i co ty na to? Jestem wzruszony. Znaczy tam, ja uwielbiam jak pisowcy mają... to doktor Freud by się tym mógł zająć bardzo poważnie, jak pani mówi, no to byłoby oszustwo, a pan na to odpowiada dosłownie. Nie, pan na to odpowiedział w pierwszym oj. To jest bardzo ważne. Odpowiedź uniwersalna, nie? A później, niestety nie, to znaczy na szczęście to by jakby się udało oszukać, ale niestety to nie jest oszustwo, słuchajcie, to jest niezwykła historia, też uderzyło mi to słowo, to też doktor Freud mógł zadać słowo honoru. Na słowo honoru, Boże drogi. Charlie Bell słusznie pisze słowo honoru, to może chodzi o ten honor przez CH pisany. Przez CH. To jest troszeczkę tak jak... Te słowa na CH są znaczące.
generał Wieniawa Długoszewski w rozmowie z Rosjaninem, sowieckim obywatelem powiedział, on się go pytał, dlaczego tak Polacy walczą tyle, on mówi, no my walczymy, skoro są wolni, a on mówi, my walczymy o honor. No i na to się okazało, że każdy walczy to o to, czego nie ma, prawda? Więc no może... Muszę ci powiedzieć, że właśnie mówisz o czymś, ale Wieniawa jest bardzo wdzięczny do takich działań, bo to jest jedna z takich wielowiekowych anegdot, ponieważ znam ją w wersji rozmowy Francuza z Anglikiem z okresu wojen napoleońskich, tylko tam wyglądało tak, że Anglik mówi, wy Francuzi to się ciągle bijecie o pieniądze, a my Anglicy o honor, na co Francuz odpowiada, każdy się bije o to, czego mu brakuje. Tak, masz rację. I na pewno też w grocie w Lascaux te pierwsze malowidła też dotyczą wojen niepotrzebnych, także to jest stary dom. Ale Schreiber w tej linii naprawdę mi się podoba. Ja uważam, że to jest niebywała postać. On napisał książkę przed wyborami. W ogóle... Witek, biorąc pod uwagę to, ile ty książek napisałeś, to powinieneś mieć za sobą bardzo wiele kampanii wyborczych. No, a nawet... Chłopie, ty tak często kandydowałeś? Tak. Wyborów tyle nie było. Co nie walczyłem w Kisielu, no niestety. Dlatego nie miałem szans. No. Ale postaram się. Marcinie, a gdybyśmy we dwóch wystartowali w walce MCWB w kategorii Very Open, czyli po prostu byśmy się położyli w takiej klatce z kisielem i byśmy tam... Słuchaj, obawiam się, że ustawiłoby nas to do końca życia, bo za tę walkę w systemie pay-per-view zapłaciłyby miliardy ludzi, żeby ją oglądać. Jestem absolutnie przekonany. Słuchaj, może to jest jakiś pomysł. Pogadamy poza anteną, jak to ustawić i przede wszystkim będziemy musieli dobrać kolor kisielu tam na koniec, bo na koniec tej walki rozumiem wskoczymy do kisielu. Kisielu, tak, och, tak, tak. Ale to wracając do pana Schreibera, powiedz mi, czy oni się, znaczy tak, pan Schreiber się nikomu nie kojarzy z PiS-em, jeżeli ktoś już idzie głosować, to myśli, że jak widzi Schreibera bez znaku PiS, to głosuje na... Ja wiem, jak wygląda logika takich decyzji. Otóż ona wygląda w ten sposób, że założenie jest takie. Ci, co wiedzą, że on jest z PiS-u, to i tak na niego zagłosują, bądź nie zagłosują. Ale jest jakaś taka pula ludzi, co im to wszystko lotto, nie mają pojęcia, skąd on jest i wtedy no, jakiś taki fajny komitet, twój Kraków, mój Kraków, wiesz, ruch bydgoski i tym podobne daje... Pan Schreiber liczy na przyjezdnych z Warszawy i z Krakowa. Dobrze, chłopie, dobrze. Na jakąś tam pulę, jak rozumiem, słoików bydgoskich, wzruszyło mnie zupełnie wyznanie pana Schreibera, że on tej Konfederacji żadnych stanowisk nie obiecał. To też piękne. Słowo honoru. Ale wiem, że to jest dosyć proste, ponieważ szanse pana Schreibera, z tego co wiem, na tę prezydenturę są takie, że on może spokojnie nic nikomu nie obiecywać. Ponieważ nie będzie miał pola do popisu, żeby na przykład wycofać się z tych obietnic, bo nie będzie miał takich możliwości, poza tym, że oczywiście mandaty radnych ktoś tam z tego towarzystwa dotrzyma. Bardzo dziękujemy panu Markowi Wilczakowi za wpłatę w walucie polskiej i komentarz PiS przeszedł w stan życia utajonego. No, tu państwo zresztą w komentarzach potwierdzacie, że to logo PiS, ty słuchaj, a może PiS przeszedł rebranding, to się nazywa, nie? Rebranding, to kiedyś było takie jakieś wielkie, a teraz... Rebranding, taki wielkości, już nie chciałem powiedzieć, czego u pana prezesa Kaczyńskiego, tak. Słuchaj, a może jest tak, że jeszcze ktoś wziął duże pieniądze za rebranding, bo to nie są tanie rzeczy. I ktoś wymyślił, no oni chyba teraz to nie oszczędzają. Wiesz, to tam. myślę, że chociaż z tego co wiem, jeszcze parę osób w rozmaitych spółkach zostało, może, a nie, to już raczej chyba posprzątane. Chłopaki, naprawdę. A może byśmy zaczęli zbierać na jakiś taki
rezerwa PiSu, gdzie będą mogli się zamykać w czterech ścianach i na przykład przypinać te znaczki PiSu, żeby tak było fajnie jak kiedyś. No. Wiesz, może oni gdzieś tam w domu tak chodzą, wiesz, takim wielkim znaczkiem, tylko jak zakładają te płaszcze, to ten znaczek. No tak, to jak słynny przypadek małego Franka, dowódcy Zubrzyckiego, tak zwanego oddziału Gwardii Ludowej. Działowcy tego oddziału o tym, że byli w Gwardii Ludowej, dowiedzieli się po wojnie. Tak naprawdę to napadali na mleczarnie i brali sery. Ale dowiedzieli się po wojnie, znaczek Armia Ludowa, Gwardia Ludowa. To jest to. Wiesz, ja słyszałem opowieść o pewnym takim w latach 90. działaczu bardzo progresywnej partii z bardzo małej miejscowości, gdzie wszyscy jego koledzy mówili, że on się partyjny robi, jak wyjeżdża z tej miejscowości, jak wraca, to od razu jest absolutnie utajony, co podobno no, uratowało mu życie parokrotnie. A przynajmniej szyby w oknach, prawda? To jest bardzo istotne. Tak, tak, opony w samochodzie i tym podobne. To jest jednak ważna rzecz. Dom bez szyb jest niewygodny, samochód bez opon też. Tak poważnie, to oczywiście jest jeden z objawów kryzysu PiSu, z czego się, powiem szczerze, się cieszę, naprawdę. Ja nie jestem symetrystą, który będę mówił, dla równowagi potrzebny jest również PiS. Nie, dla PiS nie jest do niczego potrzebny, ale ciekaw jestem, czy nie sądzisz, że to jest rzeczywiście taki znak mocnego przełamania, tym bardziej dochodzą te spory wewnętrzne, wewnątrzpartyjne. To rzeczywiście wygląda na to, że i stronnictwo pana Ziobry i parę innych grup będzie chciało się jak najszybciej wyłamać. No i jest pytanie, co z nimi robić? Wiesz, to jest. Ja zawsze przestrzegam przed tym, żeby cieszyć się za szybko, bo tam jeszcze dominuje to pokolenie, jakby intelektualnie, jakkolwiek śmiesznie to zabrzmi, dominuje pokolenie Porozumienia Centrum i abstrahując od samego Kaczyńskiego, oni są straumatyzowani i skrzywieni tą nieistniejącą w Polsce prawicą z czasów Konwentu Świętej Katarzyny. Pamiętasz, co byśmy się mogli wtedy naśmiać? I oni oczywiście bardzo dużo widzą, jak bardzo dużo ich różni, ale mają chyba przez tą traumę problem z podjęciem decyzji, że to już jest ten moment, kiedy należy zacząć myśleć o samodzielnym bycie. Wolą być chyba w układzie pasożytniczym i o tym opowiadał nam pan minister Dworczyk. Posłuchajmy. Kolega Patryk Jaki szuka indywidualnej popularności politycznej, natomiast nie myśli o wspólnym wyniku Zjednoczonej Prawicy. Mówi pan, że to tak jak w 1 z 10, poproszę na siebie? No tak to wygląda niestety. Część koleżanek i kolegów z Solidarnej, a dzisiaj z Suwerennej Polski, nie wszyscy, ale część z nich w ten sposób funkcjonuje. Dzieje się to ze szkodą dla całego obozu Zjednoczonej Prawicy. Część polityków Suwerennej Polski, w tym kolega Patryk Jaki, krytykuje mniej lub bardziej otwarcie linie partii czy działania Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli tak bardzo negatywnie oceniają to, co się dzieje w naszej formacji, jeżeli tak krytycznie oceniają kierownictwo, to zastanawiam się, co jeszcze robią w Zjednoczonej Prawicy. Dzisiaj to jest rodzaj układu pasożytniczego. To znaczy, korzystając z list Prawa i Sprawiedliwości, koledzy z Suwerennej Polski trafili do Sejmu, do Senatu. Dzisiaj trafią do samorządów. Rozumiem, że mają też plany startowania w eurowyborach, natomiast sami grają na siebie. Uważam, że to szkodzi całemu środowisku. Słuchaj, mam takie wrażenie z panem Dworczykiem, jak go słucham, że znowu mu się ktoś na konto włamał. Nie? No, czasami potrafi powiedzieć takie rzeczy. Ja mam wrażenie, że w przypadku pana Dworczyka to włamanie na konto jest stanem permanentnym. I być może on już nawet nie pamięta takiego stanu, kiedy nikt mu się na konto nie włamał. Tak, znaczy on właściwie żyje z tego,
że codziennie mu się ktoś włamuje na konto i on spokojnie, tak, tak, to nawet jest, to jest urocze, nie to wzrusza. Ale wiesz co, jak posłuchasz sobie spokojnie tej wypowiedzi, no to z jednej strony pada dosyć twardo, ostro układ pasożytniczy, ale z drugiej strony jakoś pan Dworczyk nie rwie się do tego, żeby odciąć ten układ. Czy to jest cały czas przesiąknięcie tą świadomością, że muszą być razem, że są w jakiś sposób zobligowani do tego okolicznościami, że to jest jedyna szansa bytu. I ja myślę, że po to, żeby jakiś scenariusz, nie powiem rozpadowy, ale jakiegoś podziału się ziścił, to jednak te sondaże PiS muszą być kilkunastoprocentowe. Dopóki są trochę większe, to zawsze jest nadzieja, że od 20 do 30% to jest krótka droga. No, od 15 do 30% to ona jest wbrew pozorom nieproporcjonalnie, bo kilkukrotnie dłuższa. No i wiesz, i to jest zresztą też ta dyskusja na temat przywództwa Kaczyńskiego. Oni z jednej strony, już nawet głośno była mowa o tym, kwestionują Kaczyńskiego jako przywódcę, a z drugiej strony, kiedy mieliby stanąć twarzą w twarz z życiem bez niego, to oni sobie tego nie wyobrażają. My też sobie nie do końca zdajemy sprawę, że no, popatrz, że ci, którzy powiedzmy w 2010 roku wstępowali do PiS jako bardzo młodzi ludzie, są w tej chwili ludźmi w średnim wieku. Ich życie jest życiem z Kaczyńskim, no, z nikim innym. Ewentualnie z panią Schreiber. No, strasznie dokuczasz biednemu Łukaszowi. Ja ci powiem, że jeśli chodzi o jego układ z panią Schreiber, mówię pana Schreibera, to ja nie wiem, ty to jesteś taki nieczuły. No we mnie tak po męsku jakaś empatia się budzi, no bo słuchaj stary, no to on się ma, no. Co? No pani Schreiber, no, absolutnie, wielka empatia, to jest moja bohaterka moich snów i moich marzeń, absolutnie. Natomiast no, czekaj, no nie, to wiesz. Pan Schreiber, nie. Natomiast wiesz, była kiedyś taka książka opozycjonisty rosyjskiego, czy jest życie na Marsie, jest li żyć na Marsie. I takie jest pytanie dzisiaj, czy nie powinna powstać książka, czy jest życie na prawicy posle Kaczyńska. Pan prezes troszeczkę lat ma, że nikomu nie życzymy niczego, wyraźnie to podkreślam, ale naturą rzeczy jest to, że kiedyś odejdzie. A prezydent Biden ma się dobrze, więc tutaj wiesz. Świetnie, niech się ma jak najdłużej, dlatego że ja jednak bym chciał, żeby on stanął przed ziemskimi sądami. Także bardzo. To kiedyś może być odległe. Coś zostanie na prawicy bez Kaczyńskiego. Bo to jest właściwie... Nie, słuchaj, ale to, Witek, no to jest odpowiedź oczywista. No, polityka to jest także rynek. No i jest rynek na konserwatystów, ultrakonserwatystów, populistów konserwatywnych i tym podobne. Pytanie, czy PiS mógłby się podzielić, jak snują niektórzy, mógłby podzielić się na dwa ugrupowania, z których jedno byłoby taką populistyczną, konserwatywną prawicą, a drugie byłoby populistyczną, konserwatywną prawicą rosyjską, bo takie dwa nurty tam widać i z całą pewnością Solidarna Polska i z całą pewnością minister Czarnek, który powiedział, że z suwerenną Polską, przepraszam, ta Solidarna mi się zaplątała, to w razie czego on by wyszedł, to jest ten nurt rosyjski i jest ten drugi nurt altprawicy. Zawsze jest też pytanie, czy poza altprawicą, taką trumpowską, jaką stał się PiS, to w Polsce jest na przykład rynek na prawicę, taką konserwatywną prawicę, do jakiegoś stopnia część Platformy, PSL-u i Trzeciej Drogi robi za jakąś... Tak, to miejsce. Tak, zagospodarowuje to miejsce, natomiast no, czy te proporcje pomiędzy zasięgiem i poparciem altprawicy a prawicy powinny być na taką niekorzyść tej prawicy, powiedziałbym, kiedyś mainstreamowej, czyli po prostu konserwatystów, którzy mają jakieś poglądy i sobie je realizują w życiu politycznym.
Nie jesteśmy, nie, ja na pewno, ty też nie, zresztą ludźmi prawicy, to nie o to chodzi, ale więc udzielać rad prawicy to trochę śmieszne, ale moim zdaniem jedyną rzeczą, osobą, jedynym zjawiskiem, który nadaje pozory programu dzisiejszej prawicy, mówimy o prawicy opozycyjnej, nie o tej, która jest w ramach władzy dzisiejszej, jest Kaczyński. I dowcip polega na tym, że dla ich dobra zlikwidowanie fikcyjnego ideowo łącza, bo cóż Kaczyński proponuje? Kaczyński proponuje nieustanną walkę z przeciwnikami. On nie ma ani programu altprawicowego, ani lauprawicowego, ani rozsądnego konserwatysty. On ma wszystko, co trzeba na dzisiaj. I wielu z tych, nie moja bajka, nie moje żaby, ale jednak tacy ludzie są i nie wszyscy są godni potępienia, dla prawicy dobrze byłoby móc o tym mówić, co jest programem prawicowym. Pod tym batem Kaczyńskiego, pod butem Kaczyńskiego, oni owszem mieli władzę, ale nie tylko, że się w czasie niej skompromitowali, to jednak każdy z nich wie, że został kawał Polski rozkradziony. Więc w ich interesie jest to, żeby, mam nadzieję, rozbić PiS i odsunąć Kaczyńskiego od władzy. No tylko, że Kaczyński jeszcze daje im łudę. Wiesz, ja nawet rozumiem, że to szybko się nie może zadziać, w sensie teraz, no bo są wybory samorządowe, za chwilę są wybory do Europarlamentu. Nikt nie byłby w stanie zorganizować się, wiesz, no bo to też nikt nie zrobi tego ruchu po to, żeby pójść w niebyt. Dzisiaj, gdyby to zrobił, no nie byliby w stanie wystartować w jednych, w drugich wyborach, czyli to jest pójście w niebyt. Pewnie jakąś okazją są wybory prezydenckie, bo wybory prezydenckie w Polsce służą, mają generalnie dwa cele i mogą służyć dwóm celom. Jeden to się wybiera jakiegoś tam człowieka, który ma pilnować żyrandola, a czasami może być lekko szkodliwym, co ćwiczymy w tej chwili. A drugi cel, chyba ważniejszy z punktu widzenia historii, która nas osądzi, to to, że w wyborach prezydenckich można wypromować lidera, który potem zbuduje partię, i ten mechanizm mamy od lat wpisany. Tak się zbudował Kukiz, tak się zbudował Szymon Hołownia, tak się zbudował Stan Tymiński w pierwszych wyborach prezydenckich i jego partia X. Więc może wybory prezydenckie będą, które prawica raczej będzie miała przegrane. Każda prawica, może będą tym momentem, w którym ktoś tam stanie, na przykład Zbigniew Ziobro, i powie: teraz ja. Zbigniew Ziobro, który oczywiście już wyzdrowieje i będzie jak ten Feniks z popiołów wstawał w wyborach prezydenckich. Pożywią UWIDIM, jak tak mawiają koledzy z konserwatyści, rozsądni konserwatyści, bo ty powiedziałeś rozsądny konserwatysta. Rozsądny konserwatyzm, mój drogi, to jest oferta Władimira Putina dla europejskiej prawicy, sformułowana kilka lat temu na klubie wałdajskim. Więc uważaj, kurna, na słowa. bo one potrafią być już Wszystkie słowa znaczą coś innego, to prawda, tak już powinniśmy się tego nauczyć. Tak, tak, prawo nie znaczy prawo, sprawiedliwość nie znaczy sprawiedliwość, a rozsądny konserwatyzm oznacza agenturę rosyjską. Tak, dokładnie tak. Mój drogi, teraz będzie chwila oddechu. Ja, prawdę mówiąc, z tej kroniki, którą wygrzebałem, miałem tu puścić inny materiał zupełnie polityczny, ale urzekł mnie materiał niepolityczny, i ponieważ mieliśmy ciepły wiosenny luty, to znalazłem taki materiał na temat ciepłego wiosennego lutego w roku 1990. Zobaczmy. Oto wkład zimy do Funduszu Daru Narodowego. Ale z optymizmem ostrożnie, bo w lutym lepiej widzieć wilka przy progu niż chłopa przy pługu.
mamy najcieplejszą zimę XX wieku. Podmuchy ciepła obudziły przyrodę na wiele tygodni przed zezwoleniem gwiazd. Radość, że wiosna, i zmartwienie, czy nie za wcześnie. Przecież do matury jeszcze 3 miesiące. Pobudka nie przerwała snu chochołom, które czekają na urzędowe potwierdzenie, że słońce weszło w znak barana. No i czy nie był urzekający ten materiał? Proszę Państwa, najbardziej w naszych spotkaniach cotygodniowych kocham odkrywać innego Marcina Celińskiego. Po prostu ta nostalgia, ta poetyckość jego duszy. Ja myślę, że najbardziej go ucieszyła perspektywa, że za 3 miesiące ma maturę. I to było fascynujące na pewno. Już za rok matura. Słuchaj, to zdementuję te dziwne plotki, mówiąc językiem dzisiejszym fake newsy. To w lutym 90 roku ja byłem już stanowczo po maturze. Zdanej, mój drogi. Zdanej, tak. To, że to cię tak wzrusza do dzisiaj, wiesz. Jak to był luty, to pewnie jakaś tam sesja zimowa się szykowała z takimi czy innymi przeszkodami. Nie, ale wiesz, to też trzeba sobie powiedzieć, myśmy już mieli trochę cieplejszych lutych od tamtego czasu, co się wiąże z wiadomym zjawiskiem globalnego ocieplenia. Które nie istnieje, absolutnie. Które nie istnieje, tak, jak twierdzą rozsądni prawicowcy. Rozsądni konserwatyści twierdzą, że nie istnieje, no w ogóle. W tym, ale powiem ci, że ja jeszcze spojrzałem na to, wiesz, uwiódł mnie ten człowiek z pługiem zaprzężonym w konie. To ja chcę tylko Państwu powiedzieć, zobaczcie, bo to ja sam czasami nie łapię. Jakiego myśmy skoku od tamtego ciepłego lutego dożyli. W tej chwili mieliśmy tych rolników na tych potężnych maszynach, na wielkich kołach, tych różnych ciągnikach, takich czy innych, a wtedy, proszę bardzo, szedł człowiek, pług ciągnęły zwierzęta przyprzężone i tak sobie radził. Nie dzieci, bo dzieci też ciężko pracowały na roli. Dzieci, żony, wiesz. No. Dzieci, żony, słuchajcie, opon wtedy nie palono, bo opony służyły za tak piękne kwietniki, nie wiem, czy pamiętacie. Pamiętam. Malowało się farbą i tam kwiatki rosły, kwietniki z opon. Słuchajcie, to był inny czas zupełnie. A na granicy owszem strajkowali, ale ci, którzy przewozili alkohol. Nie, w tym czasie to na alkohol płynnie przechodziło, oni trochę później strajkowali. Tak, później to było. Bo wtedy to wiesz, ta granica jakoś tak nie istniała dla tych cystern. Było tak zwany pre-Schengen. Przed Schengen tak, było już tak, granicy. Tak. To był chłop z tym koniem. Jeżeli kogoś ciągnie nostalgia, słuchajcie, może by znajomego pisowca poprosić, żeby tak pociągnął taką bronę. Byłoby fajnie, tak. Oni tak współczują tym rolnikom, może by ich poprosić, żeby pomogli po dorywce. No, tak, ale zobacz, że fachowiec wie, że to podorywka jest. Podorywka. Studia wyższe, filmoznawstwo i firma podorywka. No, to w końcu na coś te pieniądze na studia poszły, nie? Które obywatele wyłożyli. Na coś tam poszły. O Jezus Maria, na co one poszły? Na co one poszły? Na podorywki i tym podobne rzeczy. Ale nie, powiem ci, że mnie jeszcze, może to jest objaw mojego dziaderstwa, ale wiesz, taki felietonik zrobiony z muzyczką i tak dalej, naprawdę wprowadza jakoś w klimat. No. Czy ty widziałeś taki materiał o ostatnim ciepłym lutym? No nie widziałeś. No po prostu takich rzeczy już się nie robi. Ani może w TV Republika jest taki. A, może w TV Republika o 19, no ale... Podają informacje podają fakty.
a Republika opowiada o dyktaturze, więc tam może jakiś taki dyktat pogodowy jest czasami zrobiony. No, ciekawe rzeczywiście. Kochani, czy ktoś ogląda TV Republika? Przepraszam. Mógłbym powiedzieć, co tam właśnie dają. Bardzo wzruszająca historia. No właśnie, dajcie Państwo znać, a my tymczasem skupimy się na rozważaniach o demokracji. Ponieważ wczoraj była konwencja PiSu. Ja do wczoraj myślałem, że dzisiejszy program obejdzie się bez prezesa. Nie, ale nie. Wczoraj była konwencja. Ja ją sobie oglądałem, oczywiście wystąpienia prezesa przede wszystkim. Prezes swoje wystąpienie poświęcił przede wszystkim wartościom demokratycznym i roli kłamstwa. Kłamstwo buduje demokrację, Witku. Nie wiem, czy ty już do tego doszedłeś, do tego doszedł pan prezes Kaczyński. Postawił taką tezę, że jeżeli ktoś obiecuje coś jest niemożliwe do wykonania, nierealne do wykonania. Jeżeli ktoś obiecuje i nie wykonuje, to narusza pewną umowę demokratyczną z wyborcami i jest człowiekiem niegodnym demokracji, psujem demokracji wręcz jest. Ja to specjalnie przygotowałem dla Państwa z takim lekkim dodatkiem od siebie, a mianowicie tak na szybko złapałem takie przykłady, ilustracje dla słów prezesa. Kiedy prezes mówi, jak obiecujesz, nie wykonujesz, to psujesz demokrację, to ja wrzuciłem parę przykładów takich obietnic niewykonanych, czy wręcz wydaje się składanych z pełną świadomością, że wykonane nie będą. Posłuchajmy pana prezesa, poczytajmy przykłady obietnic. We wprowadzaniu społeczeństwa w błąd, w kłamstwach są rzeczywiście bardzo dobrzy. Jest to robione rzeczywiście, no można powiedzieć, profesjonalnie. No tutaj żeśmy widzieli tego przywódcę Tuska, no z jakim ogniem, z jakim sercem mówi o tym wszystkim, co uczyni dla społeczeństwa. No jeżeliby ktoś go przedtem nie znał, to bym naprawdę to traktował wszystko poważnie. No ale ci, którzy go znali, no ja mówię tutaj o takich, którzy go znali od bardzo wielu lat, to specjalnie zaskoczeni nie są. Bo jeżeli się obiecuje ze złą wolą, wiedząc, że to, co jest obiecywane, jest niewykonalne, a w każdym razie jest niewykonalne w krótkim czasie, to wtedy demokracja w gruncie rzeczy traci sens. To już jest tylko gra. To jest oszukiwanie, to jest manipulacja. Ja rozumiem, dlaczego ty tuż po tej konwencji musiałeś zobaczyć taki nostalgiczny materiał o tym, jak wiosna się. Bo to po czymś takim można tylko albo wypić ćwiartkę whisky od razu, albo zobaczyć właśnie, jak to przyroda się budzi do życia, chłop idzie, coś tam podory, bo inaczej to naprawdę można by... To jest niezwykłe, a wiesz, tam wymieniłeś kupę masę rzeczy, ale tak na pierwszy rzut oka, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, w 2010 roku była taka katastrofa i podobno PiS powiedział, że natychmiast odbierze wrak, wiecie? Pamiętacie to, ile to było? 14 lat temu? Pan prezes mówi, że obiecywanie w krótkim czasie rzeczy, które są nierealne, jest oszukiwaniem. No może on liczył na to, że będą rządzić lat 20, bo na przykład kiedy indziej, pamiętam, mówił, że nie ma najmniejszego problemu, żeby w Polsce było więcej takich Lewandowskich. Do dzisiaj nie wiem, czy mu chodziło o piłkarza, czy o w ogóle nazwisko Lewandowski, to jest niewykluczone. Lewandowskich w Polsce jest dosyć dużo, bo to jest popularne nazwisko. Więc to rzeczywiście jest śmieszne, jak ten człowiek mówi. Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na jedną rzecz, pozwolę sobie. Naprawdę Tusk ma rozmaite wady, jasne. Ale on nie żyje w każdym przemówieniu Kaczyńskim. Bogu dzięki, bo to byłoby nudne, śmieszne i niepoważne. Ten największy człowiek Żoliborza właściwie budzi się rano zmoczony z myślą o Tusku. Zasypia wieczorem z myślą o Tusku i cały czas o nim mówi. No dobrze, no do... Znaczy przyznam, ja też muszę mówić o prezesie, ale no ja nie jestem. Tam. Ale nie codziennie nie mówisz tego na konwencji samorządowej.
No mówię to tylko raz w tygodniu, drogi przyjacielu, dla państwa, bo to wtedy człowiek ma, jak tej wiosny nie zobaczył, tak jak ty, no to musisz siebie wyrzucić trochę smutku. Nie, wiesz, powiem ci, że ta lista nie jest pełna oczywiście, to też państwo mogą sobie przypomnieć inne rzeczy. Ja tak siadłem i przez chwilę zacząłem sobie notować z takich rzeczy, które nam obiecano. Niektóre z nich były śmieszne z założenia, bo ja na przykład do dzisiaj nie wiem, jakiego licha mielibyśmy likwidować akurat NFZ. I co by to dało? No ale taka obietnica padła. Natomiast jeżeli chodzi o gabinety stomatologiczne w szkołach, to całkiem sensowny pomysł był i nie wiem dlaczego 8 lat nie starczyło na jego... Jest zrealizowany. Zrobiliśmy przekop Mierzei i płyniemy prosto do Szwecji z Elbląga i tam są gabinety stomatologiczne. Choć powiem ci, że ulubione moje, tak sobie skojarzyłem, przypominając, że ulubione moje obietnice niezrealizowane, to numer jeden, to bije wszystko, to jest jednak obietnica odbudowy średniowiecznych zamków kazimierzowskich. To jest moja ulubiona obietnica prezesa. Ja po prostu zacierałem ręce, ja czekałem, ja myślałem, że ja będę siedział tam za rogiem, będę patrzył, jak oni to robią. Druga, numer dwa, to jest Lux Torpeda 2.0, oni to nazwali, czyli to miał być ten pociąg, który miał jechać 250 km na godzinę i to chyba się brało z tego, że było jakieś przekonanie w umyśle prezesa, że szybki pociąg oznacza, że stawiasz taką dużą lokomotywę i ona szybko jedzie. Chyba nikt mu nie podpowiedział, że do tego trzeba mieć sieć kolejową odpowiednią i nie po każdych torach najlepszą nawet lokomotywą pociągniesz te 2,5 złotego, jak mawiają motocykliści. No i powiem ci, że trzeci pomysł, choć pod pewnymi względami mógłby być pierwszy, to był ten projekt budowy domów drewnianych. Ach, piękny. Bo to on troszkę nawiązywał do tych zamków murowanych Kazimierza Wielkiego, ale też, żeby cofnąć się troszeczkę do Polski drewnianej. Wiesz. No wiesz, ty też kiedyś przypomniałeś, że pan prezes zaproponował, żeby budować domy tylko z płaskimi dachami. Taki program narodowy. No tak, tak, tak. Na te bez pozwolenia takie ma. Tak, nie no, bo... Słuchajcie, moi drodzy, a może byśmy zrobili taką listę 100 obietnic. 100 obietnic przez 8 lat, to naprawdę było co, byłoby co powspominać, pośmiać się, wieczorne pogaduchy mieć, prawda, co to miało być jeszcze, jejku, jejku, no naprawdę, niezwykły prezes. Natomiast zdążył też parę rzeczy zrobić, których nie zapowiadał i to jest najgorsze. No nie, naprawę sądownictwa zapowiadał. Tak, i przyspieszenie rozpatrywania spraw w tym. Ktoś tu z państwa jeszcze dorzucił odbudowę Pałacu Suskiego, która się zaczęła od schodów, no ale ta to zdaje się, że jest kontynuowana. Zdaje się, że też pan Suski nadal sprawuje ważne funkcje w rozmaitych instytucjach kultury państwowej. Cieszy mnie to niezwykle, naprawdę. Więc no, będziemy się... Słuchaj, no będziemy mieli z czego, no nie śmiacie, bo przecież nie będziemy się śmiać z rządu, który wypruwa sobie żyły. Będziemy mieli taki... Tak będziemy sobie o tym mówić, jak o tej wiośnie w lutym. Tak, ojoj! Plum, plum, tak, i damy sobie taki podkład, taki delikatny. Plum, plum, muzyczny. Plum, minister Sienkiewicz idzie nad Wisłą. Ty wiesz, a ja rozumiem. Tak, tak będziemy mówić, tylko nie, a kwiaty się przed nim skłaniają. O, tak, i to już będzie jasne, państwo będziecie wiedzieć. Czapką do ziemi po polsku. Każdy kwiat zdejmuje tą czapkę i się kłania. Dziękujemy Agnodarze za wpłatę w walucie, mam nadzieję, niebawem naszej. I oczywiście ta waluta będzie nasza, tylko w takim przypadku, w którym odwołamy prezesa Glapińskiego w wyniku zdradzieckiego spisku niemieckiego.
bo prezes Glepiński, jak wiadomo, nie pozwoli nam wprowadzić euro, ale o tym parę słów będzie, proszę Państwa, w rozmowach Celińskiego zaraz po naszym programie z Grzegorzem Cydejko. Rozmawiamy o Trybunale Stanu dla Glapińskiego, więc dzisiaj już w tym programie, w tym parku nie będziemy. Ja bym tego namawiał, żeby przy tym programie, jak będzie z Grzegorzem rozmawiał, poruszcie koniecznie sprawę tak zwanych świadczeń koronnych, bo to świadkowie to oni, a one świadczynie, rozumiem. Jest tam taka grupa blondynek, w ogóle nie chodzi mi o seksizm, absolutnie. Żeby one opowiedziały, jak naprawdę się pracowało z prezesem NBP i co on komu obiecywał za co. Bardzo słuchaj, to ja generalnie proponuję, żeby one nie zeznawały, niech one przyjdą do mnie. Ja wiem, jakim sukcesem wydawniczym były dziewczyny z Dubaju i ja spokojnie... proszę pana, a ja nakręcę filmik malutki. I wyjedziemy. No i widzisz pan, panie Witek, tak no jest. Jesteśmy na prostej i jesteśmy na kursie. No, właściwie. Nareszcie jakieś jasne słoneczko w tym ponurym, zimowym, ponurym dniu marcowym, bo w lutym było fajnie, ale w marcu u nas dzisiaj było brzydko. Nie, no dzisiaj jakoś trochę chłodniej, było. Słuchaj, no, ponieważ dzisiaj nie było wyraźnego akcentu krakowskiego, to zawistuje wyraźny akcent lubelski, bo tutaj minister Czarnek daje. Minister Czarnek jest takim twardym człowiekiem PiSu, być może nawet suwerennej Polski, no jest twardym Czarnkiem i zajął się, tu bardzo proszę, bo to jest taki materiał, który nie jest dla ludzi wrażliwych. Pan minister Czarnek mówi, co będzie robił, jak już w aptekach pojawi się pigułka dzień po. Więc to nie wszyscy mogą znieść tę wypowiedź, więc ja ostrzegam, żeby nie było pozwów i tym podobnych. Osoby wrażliwe zatykają uszy, zamykają oczy, a my słuchamy ministra Czarnka. Nie posłuchać, jeśli wejdzie to rozporządzenie, bo jednak rząd ma władzę wykonawczą. Pani minister Leszczyna mówi, że to będzie usługa farmaceutyczna. Rozmawiam już z Izbą Aptekarską i w ogóle z przedstawicielami farmaceutów. Ściemnia na potrzeby studni rządów Tuska. Otóż, proszę Państwa, nawet ona wie, że nie można wydać rozporządzenia bez podstawy. To jest przekroczenie uprawnień ministra, to po pierwsze. Po drugie, my zaskarżymy to do Trybunału. Trybunał na 100% orzeknie o niekonstytucyjności tego rozporządzenia. Ale jak rząd powie, że nie uważa tego orzeczenia za legalne? Będziemy wtedy ścigać wszystkich, którzy w sposób nielegalny będą sprzedawać tabletki dzień po dla 15-latek, pomimo tego, że rozporządzenie jest absolutnie niekonstytucyjne i orzeknie o tym Trybunał. Oczywiście z chwilą, kiedy Trybunał o tym orzeknie. W jaki sposób będziecie ścigać? Będziemy składać zawiadomienie do prokuratury wówczas, kiedy ktokolwiek w jakiejkolwiek aptece, pomimo uchylenia rozporządzenia przez Trybunał, jeśli do tego dojdzie, będzie chciał nielegalnie sprzedawać tabletki. To jest zupełnie oczywiste. To jest szkodliwe dla naszych dzieci. Proszę Państwa, to jest absurdalna rzecz. 15-latkom ma się podawać pigułkę aborcyjną w sytuacji, kiedy Red Bulla mogą kupić od 17 roku życia. Naprawdę, pan redaktor też to wie, państwo też to wiecie. Ktoś ma chorą głowę. No i mój drogi... Muszę powiedzieć, że ja myślałem, że ten program z tą wiosną to puściłeś sobie po Kaczyńskim, ty jednak go znalazłeś po Czarnku, bo to i to podwójnie, poproszę dwa razy po 100 programu Wiosna w lutym, bo powiem szczerze, ja bym jednak, może zacznijmy też mówić o nim jakoś, no tak, ale ja mam same słowa, które przed 23. No wystarczy ty Czarnku jeden, jak ja bym powiedział do kogoś... Nie, ale czy ty sobie, wiesz, bo ja zacząłem sobie wizualizować, jest apteka, za węgłem stoi taki Czarnek, nie? Może nawet z kumplami, bo oni najczęściej sami nie chodzą. No i wchodzi jakaś młoda osoba do apteki, wychodzi i wpada Czarnek i pokaż, co kupiłaś, dziewuszko. No i ona, bach, pokazuje, a tam tabletka. I oni ciach ją w kajdanki, na najbliższy komisariat, zatrzymanie obywatelskie. Widzisz to? Widzę. No, widzę, jak chłopczyk wychodzi i pokazuje zestaw smakowych prezerwatyw również. To na pewno by się też prawicowcom spodobało. I jeszcze najgorsze jest to, że... Ale ja chcę dodać do...
nie mają siły politycznej na szczęście dzisiaj, bo ten brak znaczka i te ich cofanie jest znaczące. Ale tak się na Zachodzie to działo i dzieje czasami. To znaczy bojówki wściekłych fundamentalistów religijnych atakują ludzi w aptekach, bojkotują apteki, obrzucają, są bardzo agresywne. Blokują szpitale, gdzie jest terminacja ciąży. Tak. Także ja bym dla zasady wziął poważnie pod uwagę zapowiedzi popełnienia przestępstwa. Jeżeli pan Czarnek w ogóle twierdzi, że na 100% Trybunał podważy rozporządzenie Rady Ministrów, to znaczy, że właściwie działa wbrew prawu, nie jest w stanie... Ale Trybunał przy Łębskiej podważa w tej chwili tak drobne rzeczy, że rozporządzenie też na pewno podważy. To masz jak w banku, znaczy ja nie wiem, czy należy użyć słowa podważy, bo wiesz, Trybunał przypisuje sobie kompetencje zasadniczo wkraczania w każdą sferę prawną, bez względu na to, czego dotyczy. Ja czekam, mam taki mandat za przekroczenie szybkości, chcę się zaprzyjaźnić z którymś członkiem Trybunału, żeby on uznał ten mandat za niezgodny z konstytucją, co będzie zresztą zgodne z moim wewnętrznym poczuciem głębokim, że to jest niezgodne z konstytucją. Zresztą rzeczywiście ten paragraf konstytucyjny został wykreślony kiedyś. Celiński ma płacić za mandaty, zostało wykreślone i w związku z tym... to tu trzeba ci bronić. I pamiętajmy o anulowaniu punktów, bo to wiesz, w tej chwili to jest duży problem. Ale ja dopowiem jeszcze, bo pan Czarnek powiedział, że Red Bulla się kupuje od 18 lat, a pigułkę tę będzie można kupić od 15 lat, to ja jeszcze dodam, mało tego, 15-latek nie może zrezygnować z nauczania religii nadal, tylko musi czekać do 18 roku życia. Ale powiem panu Czarnkowi, bo on może nie wie, skąd się bierze akurat 15 lat, nie 13, nie 17 albo 28. Otóż pod naciskiem stowarzyszeń, w których jest pan Czarnek, dopuszczalny w kodeksie karnym wiek, jeśli chodzi o uprawianie seksu, to jest 15 lat. Tak, to stowarzyszenia katolickie wywalczyły obniżenie go do 15 lat. Chodziło o duchownych w klasztorach, no my to rozumiemy. Wiesz, skoro więc przyjmujemy w prawie 15 lat jako granicę legalnego współżycia, to jest rzeczą naturalną, że pigułka dzień po ma dotyczyć wszystkich, którzy legalnie mogą współżyć płciowo. No to wydaje mi się zupełnie naturalne. Sami walczyli o obniżenie tej granicy, sami ją swego czasu w kodeksie karnym ustawili na tym poziomie. Więc pan Czarnek, rozumiem, chciałby stworzyć taką kategorię osób, które mogą już uprawiać seks, ale będą musiały zaczekać kilka lat na możliwość użycia tabletki dzień po. To jest dosyć zabawne. Wiesz co, no mnie jakoś ten człowiek rozwścieczył, szczerze mówiąc. Znaczy uważam, że jego dowcip się skończył wtedy, kiedy dał fundacjom, które nie istnieją, po 20 parę na nieistniejące projekty. I dziwię się, że jeszcze, no rozumiem, trzeba w prokuraturze zrobić porządki. Mam nadzieję, że jak najszybciej takimi ludźmi jak Czarnek prokuratura się zajmie. A co do jego strachów rozpuszczanych, to znaczy ja uczulam tylko państwo polskie, żeby być gotowym na to, co będą próbowali zrobić fundamentaliści, bo to jest bezprawne. We Francji takie przypadki są karane z całą surowością prawa, w Wielkiej Brytanii również. Nie ma zgody nie tylko na objazdy obrzydliwych samochodów tak zwanego ruchu pro-life, ale tym bardziej nie będzie zgody na próby powstrzymania tego, czego ludzie sobie zażyczyli, głosując w ostatnich wyborach. A zażyczyli sobie między innymi prawa do terminacji ciąży, prawa do zapobiegania jej, prawa do wychowania seksualnego i na koniec zażyczyli sobie 5 gwiazdek PiS. Po prostu. Więc pamiętajmy o tym i nie bójmy się walki z tymi ludźmi.
Choć masz rację w tym, że być może ludzie pokroju właśnie suwerennej Polski, właśnie pana Czarnka, będą tworzyć ten ruch, który na bazie doświadczeń amerykańskich, zachodnioeuropejskich będzie próbował terroryzować, bo to jest forma terroru, będzie próbował terroryzować obywatelki w tej sprawie, szczególnie, że rzecz dotyczy ludzi w nastolatków, tak, 15-16-latków, którzy mogą nie mieć takiej, powiedziałbym, takiego odruchu, jaki ja mam, kiedy ktoś mnie próbuje steroryzować, bo takie odruchy nabywa się jednak z wiekiem. Jest jeszcze jeden sposób i ja od razu deklaruję, że mogę pomóc. Otóż w latach młodzieńczych, kiedy jeszcze w sklepach przestrzegano takiego zakazu sprzedaży niektórych napojów osobom pełnoletnim, no był taki sposób, ja zawsze wyglądałem na trochę starszego, więc dosyć szybko nie musiałem korzystać z tych sposobów, ale można było poprosić kogoś pełnoletniego, żeby mi kupił ten napój w sklepie. Więc drogie dziewczyny, jak nie zauważycie, ja mogę wejść do tej apteki, kupić tę pigułkę dla was i niech ten Czarnek spróbuje mnie w jakikolwiek sposób skontrolować. Ja wezmę kolegów z Wisły Kraków i przystaniemy sobie obok taką nierzucającą się grupką. Gdyby ktoś z tej prawicy by chciał, to ja bym chętnie w tym wziął. Słuchajcie, tak jak swego czasu flaszkę ktoś mi kupował, ja czuję, że spokojnie mogę wejść do apteki, kupić za was. 15 lat skończyłem, a jeśli ktoś mnie spyta o wiek, to się zachowam w sposób adekwatny i potraktuje pytającego odpowiednio. Napój energetyczny, to żądam od sprzedających, zwykle pani, żeby wylegitymowały mnie. Mówię, przepraszam bardzo, ale proszę mnie wylegitymować. Proszę sprawdzić. Proszę mnie sprawdzić. Słuchajcie państwo, damy radę Czarnkowi na różne sposoby. My państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, dziękujemy, żeście zorientowali się, że to dzisiaj jest o 19 i to będzie o 19. To przesunięcie jest z racji tego, że jak państwo pewnie, większość z państwa wie, jest stałe pasmo resetu, codziennik resetu, a dzisiaj będzie cotygodnik resetu, stąd myśmy się zmusili z Witoldem, żeby się usunąć, przesunąć i udostępnić to pasmo, na które oczywiście dzisiaj także zapraszam. Wszystko dla Polski i wszystko dla państwa. Polskiego też. I dla państwa. Dla państwa dziękujemy panu Markowi, dziękujemy Agnodarowi, dziękujemy pani Małgorzacie Karstedt, dziękujemy panu Markowi przed za zasilenie funduszu wyborczego naszego, bez logo na razie, ale potem o logo pomyślimy. Dziękujemy producentowi naszego programu Jackowi Robertowi Leskiemu, dziękujemy wszystkim państwu, Marcinowi, który zrealizował. Dziękuję ci, Witoldzie, dziękuję ci, Marcinie. Ja rozumiem, że za tydzień, pomimo tego, że to jest rocznica tego, że ktoś uciekł, też się spotykamy. Oczywiście, że się spotykamy za tydzień i żegnamy się tradycyjnym bydgoskiem ojojoj, ojojoj. Słowo honoru. Kłaniamy się. Reset Obywatelski.